W latach wyniki prowizoryczne czasy naszych załóg, te wyniki dzięki ekipie Andrzeja Kowalskiego. Myślę, że każdy kierowca marzy o samochodzie z 2000 i można powiedzieć tutaj, że dobiliśmy swego, mamy samochód. No i mamy nadzieję, że za dobrze tym samochodem będziemy w tym roku podróżować. Powiedz, gdzie podziewa się Michał, czy już siedzi w nowiutkim aucie i nie może się z nim rozstać? Tak, Michałowi bardzo się podoba samochód, w tej chwili tam stoi się. Jesteście po krótkich testach właśnie tu na Pomorzu. Powiedz, jak przygotowane są trasy po opisie i jak sprawuje się samochód właśnie po testach? No po testach bardzo dobrze, bardzo szybko Michał się z tym samochodem zapoznał. No jesteśmy optymistami, więc no, jeżeli chodzi o rajd, piękne warunki, bandy, no coś pięknego, już w takim zimowym nie startowaliśmy. Drodzy Państwo, Michał Bębenek i Grzegorz Bębenek w tym sezonie w barwach Platinum Racing będą walczyć o tytuł Mistrza Polski. Mówią otwarcie, że na pewno pierwsza trójka jest w ich zasięgu. Na trasie prologu Damian Dobrodziej i Szczepan Mirek oraz Marcin Berniński i Krzysztof Jerzewski, a ostatnio dla razu przygotowuje się Marcin Beganiński. Drodzy Państwo, do linii startu zbliżył się Wojtek Pukała, ale tylko na piechotę. Wojtek Pukała. Wojtku, a Ty oczekujesz właśnie na start. Powiedz, co sprowadziło Cię przed czasem na dekad? No właśnie przyszedłem sobie zobaczyć, czy jest bardzo ślisko, czy ciężko spokurzyć te płotki, czy jest dość przyczepnie. Zaraz wszystko będę wiedział. No to jak nie, jak zobaczysz, to wróć proszę do nas i opisz nam, jak okiem kierowcy wygląda to, co za moment przed Wami. Drodzy Państwo, to był Wojtek Pukała, który razem z Kamilem Hellerem za kierownicą Subaru Imprezy STI w okolicach godziny 20, a w tej chwili na start oczekuje załoga z numerem 23, Krzysztof Szenk i Martin Hartberger. On jeszcze w garażu, a już przed Państwem załoga z numerem 24, Marcin Takacki i Marcin Bilski. Honda Civic Type R z numerem 24. Dobrze, że wczoraj widocznie mają teraz po prostu.
do startu. Pojechała załoga, Krzysztof Szent i Maciej Hartberger, a na Pekacu Kubek Ptaszek i Bartek Boba. Kubek Ptaszek, młody zawodnik, syn rallycrossowca Jacka Ptaszka. Kubek, jak twoje nastawienie do zawodu? To przede wszystkim na pewno medal jest, tak jak każdy jest. Powiedz, czy trenowałeś cały czas do przodu. Tak, trenowaliśmy Trzynówek dwa. Kubek Staszak i Bartek Boba świetnie przygotowani do udziału. Ciekawe, Boba znowu walone jak zwykle. Ta załoga na punkcie kontroli czasu odczekający start. A do ministerstwa zbliżyli się w tej chwili Krzysztof Szenk i Maciej Hartberger, Peugeot 206XS. Oni oczekują na zielone światło i już za moment przemierzać będą prolog w Ergo Arenie, a także poza nią przed zawodnikami. Dziś dwa kilometry zdania. To dopiero początek tego, co czekać będzie. Nie, jeszcze się dogrzewamy, bo wcześniej się.
Załogarz z numerem 19, Michał Ster i Zbigniew Gruszka. Teraz już przed linią pekadu, a państwo w tej chwili podbijają podpisy Rafała Stalmana i Michała Kalibryczaka, zawodowa załoga Kazo Star, Wielka Górska Górska. Z małymi przygodami Rafał Stanach i Michał Kaźmierczak, a na linii startu fali Ergo Arena Paweł Stefaniński i Bartosz na pekacu w naszym garażu Michał Stern i Zbigniew Gruszka. Paweł Stefaniński i Bartosz Win realizują Honda Civic R3 z numerem 18. A jeśli chodzi o naszą klasyfikację prowizoryczną, nadal prowadzi załoga Robert Luty i Dariusz Burdziołek. Na miejscu drugim Marcin Gadacki i Marcin Wilski, a miejsce trzecie ciągle i nieustająco Marcin Berliński i Krzysztof Jerzewski. Thank you.
jest jak narkotyk. Co? No właśnie, miałeś trochę problemów ze zdrowiem. Mam nadzieję, że wszystko jest u ciebie w porządku. Wszystko w porządku, wracamy do startu. Do startu wraca Mariusz Małyszczyc. No jest jak narkotyk. Drodzy Państwo, Mariusz Małyszczyński i Kuba Gerber. Ciągle oczekujemy.
klasyfikacji generalnej kierunku nadal prowadzi załoga